kochani, witam Was w kolejnym holu zakupowym na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami z Biedronki Lidla i z malutkim holem z Action. Dobra, nie przedłużam. W Lidlu wydałam 230 zł, w Action około 80 i 80 zł w Biedrze. No mówię Ci. Action. Sosy, bardzo dobre, polecam. Kupiłam tą nawilżacz powietrza z tą solą morską, trend nowy TikToka. Wypróbujemy, na razie nie wiem jak to uruchomić, poczekam na męża i zobaczymy. Kupiłam jeszcze taki kubeczek na kawę. Przenośny. Wyglądają trochę jak te kubeczki takie z Orlenu czy z jakiejś stacji BP. Można sobie nawet iść z taką kubeczkiem i żeby nam tu zrobili kawkę i spoko. Dość mocno zamknięte, więc myślę, że będzie fajne. 5 zł kosztowało. Jeżeli chodzi o Lidl, high protein, jogurt musiał być. Bieluch. Wziąłam sobie na wypróbowanie Oshi z wodą kokosową w puszce, zaraz wypiję. Do nawodnienia. Oczywiście Passata, bo u mnie w domu Passata musi być. Aj, masakra z tym drugami. Tu są jeszcze orzeszki, które zawsze kupuję w Action. Ja tym razem wziąłam jakiś mix. Lidl. Mleczko kokosowe. Maga, bo się skończyła. Parówki, myślę, że może Klaudysia chętnie dzisiaj zje. Ogurasy. Orkisz. Chciałam taką herbatkę Detox i Slim tekanem. Więc zobaczymy, żeby troszkę wspomóc moje odchudzenie. Sól. Wziąłam fileta z piersi kurczaka. Miałam już je kupować w marketach, ale no nie chce mi się lecieć gdzieś indziej. Bo ostatnio kupiłam w Lidlu i niestety był zepsuty. Ale ten nawet wygląda na świeży, więc myślę, że będzie spoko. Oczywiście pinsa. Ostatnio kupuję tą pełnoziarnistą. Kolejna. Tu mamy pitę. Roszponkę. Wafle ryżowe ze słonecznikiem. Jutro Klaudii zrobię z masą orzechowym, bo mówi, że lubi, tak? Nawet mama nie widza. Banany, które mi się zaraz rozwalą. Ale pachną. Chlebek włoski, to standardowo. Dziewczynom płatki, bo już nie mają. Wziąłam jakieś 3 bułeczki. Chlebek kolejny. Chodź, 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 chodź. Wzięłam pieczarki, były fajne promce. Mam smaka na morele. Były w promocji, więc będę sobie robiła do moich omlecików morelki. Dawała jak owoce. Lodowa o smaku waniliowym, niestety nie było, o kokosowej. A Nikosia bardzo lubi tą kokosową. Nikol ci wzięłam Millennium. O kurczę. To chyba nie z tego. Chyba nie z tego. Wzięłam jogurt naturalny. Klauduni wzięłam. Actimelki, Pokemony. Część teraz, część do szkółki, tak? Wzięłam pomidorka. Ja bardzo lubię te karbowane. One są bardzo dobre. O, jak pachnie. W Lidlu było teraz sporo, chyba nawet w promocji, więc wzięłam. Wędlinka. Wędlinka numer 2, która mi się tu troszkę rozwaliła. Mój ukochany jogurt kokosowy, który już mi się skończył. Jogurt typu greckiego kokosowy. Z czego to ta woda? Jogurt dla mężulka, marchewka szubska,
mozzarella i mango, pulpa z mango, bo ja bardzo uwielbiam pulpę z mango. I w sumie, aha, i chleb testowy. I bałcie jeszcze zostało mi 6, 7 mlek i dżem. 6 mlek 3,5% było w promocji za złoty 65 i 1,5% dla mnie. A w Biedronce kupiłam tak erytrytol, bo był w promocji przy zakupie 2, jeden był gratis, więc wzięłam. W promce też było Alpro Brailista Kokos, na spróbowanie wzięłam. Nikolka na chrupki mnie napomnęła, ale Klaudka ma takie fajne jogurciki, więc wzięłam po prostu chrupki. Wzięłam makaron łazankowy, może jutro na obiadek wleci. W promce też były owoce przy zakupie dwóch, ten drugi był 40% taniej, więc wzięłam. Cukier, bo już mi się skończył. Majonez lekki oczywiście, mój ulubiony, mascarpone i ketchup. I to są moje zakupy, więc sporo tutaj nie ma tych zakupów, a troszkę... Aha, i jeszcze w lodówce mam, ale to już nie schowałam, proteinowe lody, takie w kształcie batona. Takie średnie w sumie, nie bardzo mi smakowały. Okej, więc tak, za te zakupy wydałam sporo, ale myślę, że do końca tygodnia się tutaj jakoś wytrwa. Bardzo mam smaka na tego femorale i jutro na pewno wlatują pancake'i z morelami. Wiecie co, że ja nawet tak moreli nie jadłam. Więc muszę spróbować. Za chwilkę sobie robię herbatkę detoksową i tak, i wtorek za nami. Zakup zrobione. Oby przetrwać do końca tygodnia z tymi zakupami, żebym już nie musiała chodzić, ale myślę, że już tutaj raczej damy radę. I mam nadzieję, że w ten weekend mi się uda nagrać co jem w ciągu dnia, tak jak Wam obiecałam, bo po prostu w tamten nie byłam w formie i nie nagrałam. Ale może w ten będzie trochę lepiej. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, dziękuję Wam za suby, za lajki, dajcie sobie dzwoneczkę, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, no i zapraszam Was do kolejnych filmów, bye, bye!